członkami Koła Naukowego Technozon z Zespołu Szkół nr 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy. Stworzyliśmy hipotetyczny model kolonii na Księżycach Jowisza, dzięki któremu w naszym alternatywnym świecie ludzkość eksploruje cały Układ Słoneczny oraz przygotowuje wyprawy badawcze do najbliższych gwiazd. Nazywam się Szymon Jagiełło. Byłem odpowiedzialny za projekt całych orbitalnych, habitatów, stacji orbitalnych, emiterów oraz magazynów i zbiorników. Do tego zarządzałem pracą całego zespołu. Nazywam się Kamil Lot. Byłem odpowiedzialny za projekt paneli fotowoltaicznych, baz do przesuwania energii, wszystkich rakiet oraz pojazdów znajdujących się na Księżycu. Nazywam się Krzysztof Kucharski. Byłem odpowiedzialny za projekt drukarki 3D, myśliwców międzyplanetarnych oraz wykonanie prezentacji i filmu. Od awansu do finału bardzo rozbudowaliśmy naszą makietę. Dobudowaliśmy nowe konstrukcje na powierzchni Księżyca, a przede wszystkim dodaliśmy rozbudowany, przestrzenny układ orbitalny wokół Kalisto i Europy z wieloma elementami zawieszonymi nad Księżycami. Nasza makieta skupia się na dwóch księżycach Jowisza, Europie i Kalisto. Zlokalizowane są na nich wielkie kolonie bazy, w których prowadzone są badania naukowe oraz produkcja statków kosmicznych do wypraw po całym Układzie Słonecznym i poza niego. Surowce wydobywane są na Kalisto i ze sprowadzonych na jego powierzchnię asteroid metalicznych. Wytwarzanie oparte jest głównie o wielkogabarytowy druk 3D za pomocą ogromnych agregatów suwnicowych. W ten sposób wytwarza się również habitaty i elementy infrastruktury. Dzięki przeniesieniu przemysłu kosmicznego do Układu Jowisza oszczędzamy Ziemię. Jej biosfera wróci do stanu równowagi dzięki radykalnemu zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i zminimalizowaniu ilości lotów kosmicznych, które rujnują ziemską atmosferę. Pozyskiwanie surowców z asteroid zakończy degradującą środowisko eksploatację coraz to nowych i ograniczonych ziemskich kopalni. Przedstawimy teraz wszystkie poszczególne elementy naszej makiety. Są to habitaty, znajdują się w nich fabryki, domy mieszkalne oraz centra badawcze. Zbudowane są z dwóch warstw. Pierwszą warstwą jest pleksa, która uszczelnia całą konstrukcję. Drugą warstwą jest wykonana w pełni w druku 3D konstrukcja nośna. Kolejnym elementem, który Państwu zaprezentujemy, będzie to ta wielkogabarytowa drukarka. Służy ona do drukowania habitatów, stacji kosmicznych, statków kosmicznych oraz wszystkich elementów, na które jest zapotrzebowanie w naszej kolonii. Cewki orbitalne są odpowiedzialne za wytwarzanie energii. Wykorzystują one silne pole magnetyczne Jowisza. Dzięki ich ruchowi na orbicie wokół Księżyca wytwarzają bardzo dużo energii elektrycznej. Jest to rozwiązanie dużo bardziej efektywne niż panele fotowoltaiczne. Te czerwone struktury są to kolektory odpowiedzialne za przesył energii między odległymi miejscami na Księżycach oraz między Księżycami a satelitami energetycznymi. Zielone habitaty są to farmy, w których uprawiane są rośliny, a także hodowane są zwierzęta. Dzięki tym farmom nasze Księżyce są samowystarczalne. W tym miejscu widzimy proces składania rakiety eksploracyjnej. Będzie ona służyć do eksploracji odmętów kosmosu oraz Układu Słonecznego. Jest ona składana na orbicie przez jej rozmiary. Wydrukowanie tak dużej rakiety oraz wystartowanie nią z powierzchni Księżyca byłoby praktycznie niemożliwe. Do złożenia tej rakiety są używane małe pojazdy korygujące, manewrujące. Ustawiają elementy rakiety w odpowiedniej pozycji, aby był możliwy jej montaż. Latające silosy są to statki umożliwiające transport dużej ilości materiałów pomiędzy księżycami, a także naszą rodzimą planetą Ziemią. Stacja orbitalna drugiego typu ma głównie zastosowanie mieszkalno-turystyczne. Jest również punktem przesiadkowym dla księżycowych załóg. W centralnych punktach orbit znajdują się główne stacje orbitalne. Nad każdą kolonią znajduje się dokładnie jedna taka stacja. Jest ona odpowiedzialna za komunikację między koloniami oraz komunikację międzyplanetarną. Odpowiada ona również za bezpieczeństwo kolonii. Eskadry myśliwców międzygwiezdnych są odpowiedzialne za utrzymywanie porządku ruchu oraz pilnowanie statków transportowych. Jest to odpowiednik ziemskiej policji.